Bardzo często też niestety mamy do czynienia, że wygrywamy tylko i wyłącznie tą rywalizację międzynarodową, dlatego że oferujemy nasz produkt po najniższych na rynku cenach. Bardzo często się też zdarza, że mimo że ceny za ten produkt przetworzony są bardzo atrakcyjne, to producent, ten, który wytwarzał surowiec do dalszego przetwarzania, nie jest beneficjentem tych korzyści. Największe zawirowania występują i nieprawidłowości w relacjach między producentem, tym, który wytwarza surowiec, a tym, który go przetwarza i który oferuje go dalej do sprzedaży. Najczęściej nie ma między tymi podmiotami żadnego powiązania kapitałowego, nie funkcjonują też normy porozumiewania się w zakresie cen, nie ma wreszcie umów kontraktacyjnych, umów dostarczenia i ten rynek jest tak naprawdę rozregulowany. Wtedy, kiedy jest koniunktura na rynku międzynarodowym, zarabia przetwórca. Wtedy, kiedy brakuje surowca, a rolnik uzyskuje wyższe ceny. Powinno to być bardziej skorelowane ze sobą. Wieloletnia długa umowa kontraktacyjna pozwalałaby jednym i drugim planować rozmiary produkcji, ale jednym i drugim także osiągać satysfakcjonujący zysk. Generalnie istnieje taki pogląd i on jest bardzo słuszny, że najwięcej zarabiają ci, którzy mają największy udział w procesie przetwarzania tego produktu i później w handlu i dystrybucji tym produktem. Więc powinniśmy niewątpliwie inwestować w polskie, prywatne, czyli nawet na poziomie gospodarstw, a szczególnie na poziomie tych zorganizowanych form jak grup producentów, przetwórstwo, po to, aby w tej rywalizacji międzynarodowej sięgać w cenie produktu po wartość dodaną, czyli uczestniczyć w procesie przetwarzania tego produktu i z tego tytułu osiągać nadzwyczajny zysk. Tym cały świat wygrywa. Nie możemy się skupić tylko na tym, że będziemy wytwarzali surowiec, oferowali go na rynkach międzynarodowych, a zupełnie ktoś inny będzie zarabiał na jego przetwarzaniu i dystrybucji.